Co to jest scintygrafia serca? Scintygrafia serca to nieinwazyjne badanie obrazowe, przeprowadzane z użyciem izotopu, TJ. Substancji promieniotwórczej, izotop, przepływając wraz z krwią przez tętnice wieńcowe, jest wychwytywany przez serce. Miejsca, w których znacznik nie zgromadził się, to miejsca upośledzonego przepływu krwi, perfuzji i upośledzonej żywotności, obszar żywego, ale nie kurczącego się mięśnia. Jakie są wskazania do scintygrafii serca? Scintygrafię serca wykorzystuje się w diagnostyce choroby niedokrwiennej serca u osób ze zmianami wagi utrudniającymi ocenę elektrokardiograficznego testu wysiłkowego, takimi jak blok lewej odnogi pęczka HISA, zespół WPW, zespół Wolfa, Parkinsona i White'a, spoczynkowe, obniżki odcinka ST1 mm z wszczepionym stymulatorem rozrusznikiem serca po zabiegu rewaskularyzacji wieńcowej, angioplastyce wieńcowej, pomostowaniu aortalno-wieńcowym bypassy, które nie mogą osiągnąć odpowiedniego obciążenia wysiłkiem podczas elektrokardiograficznego testu wysiłkowego z podejrzeniem zatorowości płuc z kardiomiopatią. Jakie są przeciwwskazania do scintygrafii serca? Przeciwwskazaniem do przeprowadzenia scintygrafii serca ze względu na związane z tym badaniem promieniowanie jest w przypadku kobiet ciąża lub okres karmienia piersią. Warunkiem przeprowadzenia badania jest miarowy rytm, akcja, serca. Jak się należy przygotować do badania scintygraficznego serca? Należy odstawić leki, NPS blokery, których działanie zakłóca interpretację zapisu i przed rozpoczęciem testu poddać się badaniu lekarskiemu, wywiad, EK, pomiar ciśnienia tętniczego, w czasie którego mogą zostać wykryte ewentualne przeciwwskazania. Do przeprowadzenia próby poinformować lekarza wykonującego badanie o stosowanych lekach, ciąży, okresie karmienia piersią, a także o pojawieniu się podczas badania bólu, duszności czy innych niepokojących objawów. Zabrać ze sobą śniadanie oraz karton mleka, które spożywa się po podaniu radioizotopu, przed rejestracją obrazów mięśnia sercowego. Usunąć metalowe przedmioty, takie jak biżuteria, monety, paski z metalowymi klamrami. Nie należy spożywać posiłku na 3 godziny przed testem, można spożywać płyny, z wyjątkiem wymienionych poniżej, palić tytoniu, pić alkoholu, herbatę i kawy. Jak się wykonuje badanie scintygraficzne serca? Badanie przeprowadza się za pomocą urządzenia zwanego gamma-kamerą, w 2 etapach w ciągu 2 dni. Etapi podczas pierwszego etapu przeprowadza się próbę wysiłkową farmakologiczną, z użyciem leków, takich jak dopamina, dobutamina, adenozyna albo dipirydamol, lub próbę wysiłkową na rowerze stacjonarnym, cykloergometrze rowerowym, lub bieżni ruchomej. W czasie badania kontroluje się EKG i ciśnienie tętnicze. W momencie osiągnięcia maksymalnego wysiłku przez kaniulę w żyle obwodowej, TZW, wenflon, podaje się choremu znacznik promieniotwórczy. Po upływie około godziny rejestruje się obrazy serca za pomocą gamma kamery. Etap 2. Drugi etap, spoczynkowy, przeprowadza się zazwyczaj następnego dnia, ewentualnie w ciągu tygodnia. Ponownie podaje się radioizotop przez wenflon i po upływie około godziny wykonuje się spoczynkowe rejestracje obrazów mięśnia sercowego. Następnie analizuje się uzyskane obrazy oraz porównuje zarejestrowane zmiany w ukrwieniu mięśnia sercowego w czasie wysiłku i podczas spoczynku. Rycina 1. Scintygrafia mięśnia sercowego czy promieniowanie jonizujące podczas scintygrafii serca jest bezpieczne? Najczęściej stosowanymi izotopami są Tecnet-99M oraz Tal-201, które są wychwytywane przez komórki mięśnia sercowego, tak zwane kardiomiocyty. Ich dawka zależy od masy i powierzchni ciała pacjenta. Emitują one promieniowanie gamma,
rejestrowane za pomocą gamma kamery, pochłaniana podczas badania dawka jest bezpieczna dla zdrowia. Nie przekracza ona dawki otrzymywanej podczas wykonywania zdjęć rentgenowskich. Dodatkowo izotop technetu-99m bardzo szybko ulega rozpadowi i wydaleniu z organizmu.